Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesiu z Attitude Polska, a oto predykcje gali Payback 2023. Jesteśmy po SummerSlam, jak doskonale widać, i dostajemy taką galę Payback. W ogóle kiedy ostatni raz miała miejsce taka gala pay-per-view, która w sumie w podbudowie nie miała chyba ani jednej walki, która jakoś mocno by mnie grzała? Dajcie mi sekundę, muszę pomyśleć. Okej, jestem. Chyba to będzie WrestleMania Backlash z zeszłego roku, bo w tym roku na Backlash przynajmniej był Bad Bunny i była ta walka Rhodesa z Lesnarem, na którą można było czekać, a tam jednak faktycznie nic w sumie poza nim. Tam walczył AJ z Edge'em, jak sobie był ten Six Man Tag Team Match, ale tak to poza tym to chyba nie było tam nic szczególnego. No dobra, powiedzmy jeszcze Cody z Sethem, ale tak czy inaczej, no to faktycznie dawno nie było takiej gali, gdzie w sumie byłbym tak bardzo obojętny, dlatego spróbuję jak najbardziej podkręcić swoje predykcje, żeby chociaż być może zbudować lekki hype dla was na tą galę, żebyście powiedzieli, no być może jest to B-tier pay-per-view, ale jest jakakolwiek szansa, żeby wydarzyło się coś ciekawego. No ja na to liczę, no bo w końcu jest to pay-per-view. Chyba od kiedy Triple H przyjął całą władzę kreatywną, nie zrobił żadnej gali premium, która można było powiedzieć, że jest słaba, więc liczę, że tutaj będzie podobnie. Ale to się okaże dopiero w sobotę, jeszcze przed rozpoczęciem samych predykcji. Serdecznie zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze predykcje. A teraz zaczynamy. Steel Cage Match Becky Lynch kontra Trish Stratus. Jest to rywalizacja, która zdecydowanie, no myślę, że wszyscy czują, że jest przeciągnięta, i myślę, że czują to również same zawodniczki, ponieważ pierwotnie plany zakładały, że panie swoją ostatnią wspólną walkę stoczą na SummerSlam, no bo w sumie tak by pasowało, bo jest to rywalizacja ciągnięta praktycznie od Raw po WrestleMania, więc wypadało zakończyć ją na jakiejś większej gali, jednak przez to, ile walk było już wcześniej zapowiedzianych, to jednak no stwierdzono, że trochę jednak to przeciągną. No i żeby nie kończyć tego na jakimś losowym Raw, to postanowili to zakończyć na Payback, dali im stypulację, więc w czystej teorii wyklucza to jakąkolwiek ingerencję Zoe Stark. Lekko popsuli w sumie cały sens tej stypulacji, bo gdyby tak spojrzeć, no to na ostatnim Raw Becky Lynch pokonała Trish i Zoe w 2-on-1 handicap meczu, więc tak właściwie to po co jest ta klatka, ale tak czy inaczej mam nadzieję, że tu będzie definitywny finish historii, że Becky po prostu przypnie w środku ringu Trish, że to nie będzie powiedzmy ucieczka Kanadyjki i kolejny miesiąc rywalizacji, a przeciągnijmy to do Fastlane, bo dlaczego nie, skończmy to tu raz na zawsze, niech Becky dostanie w końcu swój moment, potem będzie mogła iść na Rhea. Albo jeśli chcą przeciągnąć tą rywalizację na przykład do Royal Rumble, no to nie wiem, Shayna Baszler aktualnie nie ma nic do roboty, więc myślę, że panie będą w stanie fajnie nawiązać do ich starcia z WrestleMania 36. I nie wiem, jakie plany Trish ma na przyszłość, chyba nie mówi się nic o tym, że na przykład po Payback kończy z aktualnym swoim runem w WWE, ale jeśli na przykład miałaby zostać, to ja bym chętnie zobaczył ją wraz z Zoe w dywizji Tag Team Kobiet, bo no aktualnie nie stoi ona zbyt wysoko, a myślę, że mogłyby dać kilka naprawdę fajnych pojedynków. Tak czy inaczej ja stawiam na Becky, a tymczasem przechodzimy do kolejnej walki, czyli Rey Mysterio kontra Austin Theory o United States Championship, czyli rewanż walki, która miała miejsce chyba 3 tygodnie temu. Austin Theory ma szansę odzyskać swój tytuł, który trzymał przez naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długi czas i mam nadzieję, że przez jeszcze dłuższy czas nie podtrzyma teraz tego tytułu, no bo on był z nim fatalny, w sensie kompletnie nic z tym nie robił, no Rey trzyma ten tytuł dopiero kilka tygodni, więc no powiedzmy, że on też zbyt dużo jeszcze nie zrobił z tym pasem, ale tak czy inaczej po prostu nie, chociaż no słyszałem od kilku osób, że być może na Payback będzie miał miejsce heel turn Santosa Escobara, co powiedzmy ma jakikolwiek sens, no bo niby to przez Reya Santos aktualnie nie jest mistrzem, w sensie Rey go zastąpił w tej walce o tytuł Stanów Zjednoczonych, więc być może on teraz będzie mu zazdrościł, ale to nie było jakkolwiek budowane przez ostatnie tygodniówki, no i myślę, że nawet jeśli Santos miałby przejść heel turn, to zrobiłby to po walce, żeby potem odebrać tytuł samemu Rayowi, no bo przyszedłby heel turn i potem poszedłby na Austin, no nie miałoby to za bardzo sensu. Chyba, że nie wiem, potem może LA Knight pójdzie ten pas, nie, po prostu nie dawajmy tego Fioriemu, niech Ray po prostu tu wygra. Jeżeli po walce ma mieć miejsce heel turn, to niech będzie mieć miejsce, w sensie Santos zarówno face'owy, jak i heel'owy jest świetny, no ja wolę tego heel'owego, więc naprawdę bym z tego powodu nie płakał. No a my lecimy dalej. Przed chwilą wspomniałem o LA Knightie, a teraz pomówimy sobie o jego walce, czyli LA Knight kontra The Miz. Tak jeszcze zapomniałem wspomnieć, że w ogóle walka Austin Theory kontra Rey Mysterio to jest jedyna walka, która jest jakby z brandu SmackDown, co jest
dosyć zabawne, nie powiecie. No ale powiedzmy, że jeszcze jakikolwiek honor niebieskiej tygodniówki chroni LA Knight, który właśnie jest z tego brandu. Stoczy on pojedynek z Mizem, od miesiąca panowie mają rywalizację, gdzie Miz próbuje udowodnić, że LA Knight nie jest tak dużym drołem, jak nam wszystkim się wydaje. I o ile kilka nie najgorszych segmentów miało miejsce w przeciągu tych ostatnich kilku tygodni, tak jednak szczerze na samą walkę za bardzo nie czekam, ponieważ no wiadomo, LA Knight jest mega over, ale no nigdy nie był i raczej nigdy nie będzie jakimś mega wirtuozem sztuki wrestlingu. The Miz od czasu do czasu jest w stanie dać trochę lepszą walkę, ale również to nie będzie jakieś mega duże arcydzieło, więc raczej walka, tak przynajmniej według mnie się wydaje, będzie należeć do tych, tak powiem, nudniejszych, że tak być może jak ktoś będzie oglądać na żywo tą galę, to może podczas tego starcia zasypiać. No chyba, że nie wiem, LA Knight zeskoszuje Miza, ale myślę, że raczej to nie będzie miało miejsca. Tak czy inaczej, Knight no musi tutaj wygrać. Pamiętam, że sprawdzałem kilka tygodni temu, że The Miz odniósł w tym roku tylko jedno zwycięstwo. To chyba wygrał z Ciampą po interwencji Bronsona Reeda, więc no nie wierzę, że teraz drugie zwycięstwo miałby osiągnąć z Knightem, żeby na przykład mieć jeszcze jedno starcie na Fast Lane, żeby tam ostatecznie Knight odniósł zwycięstwo. No, niby jest to sposób, WWE wiele razy tak robiło w przeciągu swojego istnienia, szczególnie Vince lubił ten booking, ale no nie róbmy tak, że nie wiem, The Miz użył jakiejś brudnej taktyki i dopiero na Fast Lane ostatecznie Knightowi uda się zwyciężyć, no, ale nie, no dajmy mu tutaj wygrać, budujmy cały czas tego zawodnika, żeby w przeciągu nawet, nie wiem, pół roku mógł być już uważany za main event playera. A nie teraz będzie przez kilka miesięcy cały czas łazić za Mizem. W sensie myślę, że to nie jest najlepsza rzecz dla budowania jego charakteru. Tak czy inaczej, LA Knight, yeah, you have to do it. No a teraz przechodzimy do trzech walk, które według mnie mogą być main eventami. No bo w sumie nie ma takiego jednego, jedynego starcia, gdzie można byłoby powiedzieć, że na 100% to jest main event. Ale ja tutaj podam taką swoją predykcję, co może się wydarzyć, żeby tak zasiać w waszej głowie ziarenko niepewności. Więc powiedzmy, że na przykład galę rozpoczyna Steel City Street Fight Match o Undisputed WWE Tag Team Championship Kevin Owens i Sami Zayn kontra Judgment Day. No i nie wspomniałem w sumie chyba o tym na ostatnim shortcutcie z Raw, ale był jeden segment z Judgment Day, gdzie Rhea powiedziała Balorowi i Priestowi, że chce, żeby po payback wszyscy w Judgment Day mieli tytuły, a jeśli to się nie stanie, to będą musiały zajść jakieś zmiany. Więc w mojej super chytrej teorii, no to tutaj Judgment Day nie wygrywają. Tak spodziewam się, że to może być Show Stealer, w sensie to najlepsza walka na gali, no bo niby jeszcze jest ten Nakamura z Rollinsem, o którym zaraz sobie porozmawiamy, ale jednak tutaj no są tacy workerzy i jedyne co może jakby mi trochę przeszkodzić w odbiorze całego tego pojedynku, to fakt, że Sami Zayn i Kevin Owens no zmierzyli się z Judgment Day w przeciągu ostatnich powiedzmy nie wiem 10-15 tygodni. Myślę, że przynajmniej z 9 razy jakoś ich drogi się złączyły w jakichś pojedynkach, więc ja nie widziałem tego raz, nie widziałem tego dwa razy, widziałem to kilka, o ile nie kilkanaście razy. Więc no myślę, że ciężko będzie mnie zaskoczyć, jeśli chodzi o te dwa duety. Tak czy inaczej teraz mają stypulacje, więc powiedzmy, że są w stanie bardziej poszaleć. No i w sumie pierwsza jakkolwiek wiarygodna obrona samego Zayna z Kevinem Owensem od dosyć długiego czasu. Pamiętam, że mieli walkę z Pretty Deadly przed Money in the Bank. Potem wiadomo, miała miejsce kontuzja Owensa, więc no, nie mogli za bardzo jak bronić tych tytułów. Teraz wrócili i myślę, że tutaj obronią, a potem no, będą mogli przejść do kolejnych ciekawych rywalizacji i zostawmy to Judgment Day z tyłu, bo naprawdę nie zdzierżę tego, jeśli znowu w przeciągu następnych kilku tygodniach mieliby się ze sobą mierzyć. Teraz możemy pomówić o walce o World Women's Championship Rhea Ripley kontra Raquel Rodriguez. I o ile ja uwielbiam Raquel, nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem dlaczego, bo w sumie jej charakter nic w sumie za bardzo nie ma. Ale tak czy inaczej bardzo lubię styl jej walki, ogólnie jej całą prezencję, to jak ona wygląda, że no po prostu miło mi się ją ogląda w ringu. Myślę, że każdy z was ma takiego jednego wrestlera, co powiedzmy nie jest szczególnie lubiany przez innych, ale mimo wszystko wy go lubicie. No i budowali tą walkę już od
kilku tygodni, od naprawdę dłuższego czasu, bo chyba wstępnie ta walka również miała mieć miejsce na SummerSlam, ale z podobnych przyczyn, co właśnie Trish Becky zostały z tej karty usunięte. No i dostały walkę na Payback. Według mnie wyjdzie ona bardzo, bardzo dobrze, bo panie znają się od długiego czasu i myślę, że już przez jakiś czas trenowały tą walkę i liczę na, no może nie show Stealera, ponieważ myślę, że ciężko będzie przebić ten tag team match, ale mimo wszystko na bardzo, bardzo dobrą walkę na wysokim poziomie. No ale mimo wszystko no chyba nie ma jakichkolwiek szans, żeby Raquel tutaj odniosła zwycięstwo, więc no przykro mi, ale Noria Mami musi tutaj wygrać. A teraz przejdźmy do, powiedzmy, w moim bookingu main eventu, czyli no w sumie chyba pierwszy raz walka o World Heavyweight Championship byłaby faktycznie main eventem pay-per-view, no to jest payback, więc myślę, że możemy tak to dać. Seth Rollins kontra Shinsuke Nakamura. I najpierw powiem, co mówi moje serduszko, to nie jest część mojego bookingu. Ja bym chciał, żeby Nakamura tutaj wygrał, bo w przeciągu ostatnich kilku tygodni wygląda świetnie i z racji na to, że Rollins aż tak bardzo mnie grzeje jako mistrz World Heavyweight, to ja bym chętnie zobaczył tutaj zmianę posiadacza mistrzostwa, ale myślę, że ciekawsze byłoby, gdyby Seth wygrał. Wiadomo, pewnie będzie pełne skupienie na obijaniu plecach Rollinsa, ale ostatecznie jakimś cudem uda mu się przypiąć tego Japończyka. A po tym ma miejsce cash-in do imienia Priesta, wykorzystuje on walizkę, staje się nowym mistrzem, no bo w końcu powiedzmy, że no Rollins miał całą walkę obijane plecy, więc po wykonaniu Soul of Heaven albo Razor's Edge, no to nie ma szans, żeby Seth Rollins był w stanie odkopać. I wtedy na Raw mamy sytuację, że Rhea jest mistrzynią, Dominik jest mistrzem, Damian jest mistrzem, no i jest Balor, który nie ma żadnego tytułu. No i tutaj mogą się zadziać rzeczy, albo nie wiem, dołączenie do Judgment Day JD McDonagha, żeby razem poszedł z Finnem na tytuły mistrzowskie. O nie, proszę, nie róbmy tego. No ale powiedzmy, że jest to jakieś wyjście, albo po prostu z grubej rury wykopanie Finna Balora z Judgment Day, to też jest jakaś możliwość. Więc z tych dwóch możliwości chyba wolałbym Nakamurę, ale jeśli będzie ta druga, to również się nie obrażę. Obrażę się, jeśli po prostu skończy to się tym, że Rollins po prostu wygra z Nakamurą i wyjdzie z gali wciąż jako mistrz. To wtedy będą mieć takie, no okej, okay, ale jednak no spodziewałbym się czegokolwiek. No bo wiadomo, to jest payback. Mówiłem to na początku odcinka, to jest payback. Nie oczekujmy od tej gali nie wiadomo czego, no ale cokolwiek, proszę, cokolwiek. Ja naprawdę bym się nie obraził na takie finisze. I w sumie zapomniałem wspomnieć, ale jeszcze ma mieć miejsce Grayson Waller Effect z Cody Rhodesem. Co mogę ciekawego o tym powiedzieć? No wyjdzie Cody, fajnie sobie pośpiewają, będzie wow, tam Grayson będzie próbował robić komedię, nie wiem, Cody go zgasi, powie, że WrestleMania będzie, w sumie będzie, bo oni będą w tym samym stanie, co będzie WrestleMania 40, więc może to jakoś zapromuje, no zrobi Crossroads, no i chyba tyle. Dobra, kończymy. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze predykcje, lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie kanał Attitude, mówił do was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć.